jest. Po imię serce me. Spróbuję, panie Antoni, poszukać. Pozdrawiam bardzo gorąco. Bóg zapłać z panem Bogiem. Dziękuję z panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maria, halo. Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon? A, jest Marek. Bardzo proszę, panie Antoni. Do Brukseli, pokazując, jak tam będziemy deficyt ograniczali. Dzisiaj też opisujemy to w dzienniku. No i ta różnica jest taka, że w 17 roku mówimy o deficycie niskim, 1,5%, a strukturalny 2,1. Czyli gdyby nie dobra koniunktura gospodarcza, to mielibyśmy taki deficyt. Tak w tym roku mówimy o deficycie 2,1 z kolei, a strukturalnym 2,8, więc ta różnica też jest dość istotna. Prawda, szanowni państwo, teraz porażająca liczba. W piątek usłyszeliśmy o oficjalnych szacunkach ukrytego zadłużenia naszego kraju. Główny Urząd Statystyczny oszacował zobowiązania państwa z tytułu obiecanych emerytur i to jest kwota, która sięga prawie 5 bilionów złotych. 275% produktu krajowego brutto. To porażająca liczba. Co z nią zrobimy, panie doktorze Cezarynek? Znaczy, nie ona w żaden sposób nie poraża, ponieważ wielokrotnie... Pan się spodziewał, ale jest zatrważająca. To jest poziom właściwie dla przeciętnego słuchacza absolutnie abstrakcyjny. Trudno sobie wyobrazić 5 bilionów złotych. Tak, tak naprawdę to możliwe, że nawet znacznie więcej. I to mówimy o segmencie emerytalnym, ponieważ tam niewielka zmiana stopy dyskontowej powodowała, że i to taka bardziej prawdopodobna, to powodowała, że to zadłużenie wzrastało do 320% PKB. To, co jest porażające, to mi się wydaje, tam jest parę aspektów. Może tylko i wyłącznie 150 miliardów złotych mamy zabezpieczone w aktywach. A więc ten skok na OFE to ewidentnie po prostu tutaj zmniejszył to zabezpieczenie materii takiej postaci aktywów. To, że 10% tej wielkości, to znaczy tam wielkości od 4 bilionów, no to jest zobowiązania służb mundurowych, a więc tak to wynika, że instytucje, które nie płacą, to tak naprawdę konsumują, jeśli chodzi o kwestie emerytur, niemalże tyle co 1,5 miliona Polaków. No i jeśli chodzi o tą strukturę, to też jest bardzo charakterystyczne, to też to, że te 25 tysięcy sędziów i prokuratorów, to na ich rzecz, ze względu na to, że oni nie składkują, no to tak naprawdę w chwili przejścia w ten stan spoczynku, no to przeznaczamy po półtora miliona złotych na jedną osobę. I to, co może jest istotniejsze, w jakiś sposób łączyć się z tym poprzednim pytaniem, które jakoś nie miałem szansy odpowiedzieć. To proszę zrobić to teraz. No to powiedzmy, jeśli chodzi najpierw może tylko tą kwestię, która mnie zszokowała. To mówienie o tym dobrym stanie finansów publicznych, no to zauważmy to, co było charakterystyczne. W 2015 roku, który nie był rekordowy, jeśli chodzi o przyrost zobowiązań, to jednak nastąpił, ponieważ to nie był rok skoku na OFE, więc nastąpił przyrost zobowiązań emerytalnych w wysokości około 400 miliardów złotych. Co to oznacza? Że to oznacza, że tak naprawdę no to gdybyśmy przeznaczyli, to musielibyśmy przeznaczyć całe wydatki budżetowe, jakie posiadamy Skarbu Państwa na zabezpieczenie materiałowe, a więc kup akcji, obligacji i tak dalej, nie wydatkować nic, żeby ten dług się nie powiększył. I dlatego też, jeśli chodzi o to samozadowolenie Polaków, no to często ono też się wiąże z tym, że liczą, często jest sprzedawane jakiś, nie w postaci wzrostu wynagrodzeń, tylko wzrostu jakichś obiecanych przyszłych świadczeń. I ponieważ to jest tak pod stołem, bo tak naprawdę... No właśnie, bardzo bym chciał, panie doktorze, żebyśmy wyjaśnili, co się w ogóle kryje za tą liczbą. Pan pracował w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń Funduszy Emerytalnych. Byłem prezesem UFE i no więc właśnie, występowałem znamy jako... Się,
znam się doskonale na tej branży i na tym systemie. Proszę wytłumaczyć, co to znaczy, że to są jakieś przyszłe zobowiązania. Nie dość, że liczba jest abstrakcyjna, prawie 5 bilionów złotych, tak. To jeszcze mówimy o jakichś zobowiązaniach w odległej przyszłości. Co to dokładnie znaczy? Znaczy, jak to rozumieć? To są z jednej strony, to są te wielkości, które mamy obiecane na kontach emerytalnych. Czyli ja przyszły emeryt, tak. Który będę jeszcze na to pracował, tak. Mogę się spodziewać, że jakaś tam emerytura... Nie, bo ja odkładam. Tak jest. Więc ja odkładam. No i tego jest około 2,5 biliona. Z tym tylko, że to szybko przechodzi do, powiedzmy, na wydatki i to nie jest w żaden sposób kapitalizowane. Ja się mogę tego oczekiwać. Są grupy, które walczą jak lwy o to, żeby nie składkować, a mieć coraz wyższe świadczenia. I te obiecane świadczenia też są wyliczane i dyskontowane do dnia dzisiejszego, ile one mniej więcej wynoszą. A więc to nie są te wszystkie świadczenia, które są w wielkości nominalnej, tylko one tak dekresywnie trochę są mniejsze. Z drugiej strony są też ci, którzy są emerytami i rencistami już obecnie. A i się liczy, ile oni jeszcze mniej więcej będą korzystali z tego systemu. Więc w sumie to daje tą olbrzymią wielkość. Też pamiętajmy, trzeba też doliczyć około 1 biliona albo więcej w systemie zdrowotnym, ale niezależnie od tego wszystkiego. Podczas gdy te wyniki, o których żeśmy rozmawiali, one są bardzo dobre, bo częściowo, nawet zobaczmy absurdalnie, na przykład wzrosła wielkość składki w zeszłym roku do ZUS-u o 17 miliardów. To spowodowało, że rząd nie musiał dopłacić do ZUS-u tej wielkości, wypłacając świadczenia emerytalne. Ale tak się absurdalnie stało, że to naprawdę spowodowało zwiększenie tych zobowiązań o 17 miliardów. Ale już w roku następnym okaże się, że to jest znacznie więcej, ponieważ też się liczy w porównaniu z tą stopą dyskontową, ile my te świadczenia przyrastają. Może tylko jedno zdanie a propos pierwszej tam części tej debaty, tak? Finansów publicznych, ponieważ mam całkiem inne spostrzeżenie. Polska w zeszłym roku była jako gospodarka i społeczeństwo działała najbardziej antycyklicznie. Drugi kraj od końca. Ponieważ w to wlicza się nie tylko kwestie dotyczące finansów publicznych, ale zachowania obywateli, oni oszczędzali, jak i też niestety przedsiębiorstwa nie przedstawiały ekspansywnej polityki dotyczącej inwestycji. Więc, ale kluczowe tak naprawdę to nie jest to, i my nie powinniśmy patrzeć na to, czy się oszczędza, czy nie, tylko my potrzebujemy 5 bilionów złotych dodatkowych, o których rozmawiamy, na stworzenie infrastruktury tylko w środkach trwałych, żeby móc liczyć na to, że nasze wynagrodzenia, jak to rozmawialiśmy w pierwszej części, były porównywalne. I to dobrze jeszcze na dodatek zainwestować. To są potężne, abstrakcyjne pieniądze. Pani doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztożak, ja zadam to pytanie wprost, bo o tym się wielokrotnie dyskutuje, nazywając to właśnie w taki sposób. Czy to są kolejne liczby, te 5 bilionów złotych, które potwierdzają, że czeka nas katastrofa związana z emeryturami w przyszłości? A ja tylko jeszcze dodam, że na tablicy Balcerowicza nie zmieniono tej kwoty. Ona nadal jest taka o parę bilionów mniejsza. Czyli trzeba by dodać jeszcze ten... No tak. Pani doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztof. Oczywiście... To jest oczywiste, tak? Znaczy, jeśli nasze PKB to jest plus minus 2 biliony złotych, nasz czyli dług, wszystko to nasz co gospodarka dług, w ciągu roku ten jawny, który wynika z tego, co prezentuje Ministerstwo Finansów, to jest około biliona złotych. Do tego dochodzą te zobowiązania, tylko właśnie trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć, to są zobowiązania, tak, zapisane. My do dnia dzisiejszego odłożyliśmy ileś w systemie emerytalnym, ileś pieniędzy i z tego wynika, że państwo ma wobec nas zobowiązania na poziomie dzisiaj na poziomie 5 bilionów. Czyli to oznacza, że mamy w tym długu, który jest realny, jawny, i w tym długu ukrytym łącznie trzykrotność polskiego PKB.
Znaczy, to są w ogóle kompletnie niewyobrażalne kwoty. To oznacza, że jeżeli byśmy utrzymali dzisiejszy system emerytalny, a także dzisiejszy system dotyczący finansów publicznych, w tym budżetu państwa, to ci wszyscy młodzi ludzie, którzy weszli niedawno na rynek pracy, za chwilę wejdą na rynek pracy, będą musieli płacić znacznie, znacznie wyższe podatki. Więc pewnie wszystko wskazuje na to, że będziemy należy się spodziewać, że no może nie w tym roku, może nie w przyszłym, może nie za 5 lat, ale trzeba będzie myśleć o kompletnej zmianie systemu emerytalnego. No już przewąkuje się o tym, że wprowadzimy tak zwaną emeryturę obywatelską. Pytanie, co z tymi zobowiązaniami, które są, mają charakter prawny. To znaczy, nie da się od tego uciec. Nie da się od tego uciec, nawet jeśli kiedyś któryś rząd zaproponuje przejście na właśnie taką emeryturę obywatelską, czyli każdemu równą. To trzeba będzie oddać. Czy tak jest to zobowiązanie, chyba że państwo zbankrutuje, tak? No i jak państwo zbankrutuje... Grecja nie zbankrutowała, a Unia Europejska wymusiła 30% obniżkę i redukcję no tych zobowiązań. No właśnie, czyli mamy różne metody dotyczące tego, jak obniżyć te przyszłe zobowiązania, które no, prawnie są nam na dzień dzisiejszy zagwarantowane, ale wiemy, że prawo da się zmienić, tak? I to też prawo da się zmienić dosyć szybko. I myślę, że może warto by było rzeczywiście, żebyśmy właśnie na stałe już do analiz dotyczących finansów publicznych wprowadzili informacje nie tylko o tym długu jawnym, ale także o tym długu ukrytym. Dlatego, że wszyscy Polacy musimy sobie zdawać sprawę z konsekwencji tego, co się dzieje tak naprawdę pod dywanem, prawda? Tam się dzieje znacznie gorzej niż na dywanie. Czy jak Bartek Godosławski słyszy o tym ukrytym długu, to już jawnie martwi się swoją metrę? Znaczy, liczby robią wrażenie, natomiast pójdźmy dalej, zróbmy większe wrażenie na ludziach i wystarczmy ich nie 5 bilionami długu, tylko wystarczmy ich 15 bilionami długu, bo przecież... Skąd ta liczba? Bo my sobie tak liczymy, dług publiczny, teraz GUS po latach policzył ukryty dług, który został już policzony przez FOR lata temu i mniej więcej te liczby są podobnej wielkości. Nie, no, ale dlaczego mamy nie policzyć jeszcze długu NFZ-u? No właśnie. I zobowiązań przyszłych NFZ-u, które podejrzewam, bo pamiętam, że nie pamiętam kto, ale pamiętam, że jakieś 2-3 lata temu były robione symulacje i tam w grę wchodziło 9 bilionów złotych, więc... Czyli co, podchodzisz do tego w taki sposób, że machasz ręką i co? Nie, podchodzę do tego w taki sposób, że jest to bardzo taka silnie już migocząca lampka ostrzegawcza w kwestiach demograficznych, zmian demograficznych. I o ile dzisiaj pewnymi rzeczami martwiłbym się mniej lub więcej, to biorąc pod uwagę trendy demograficzne i zmiany demograficzne, które zachodzą w polskim społeczeństwie, to faktycznie, jeśli nie zaczniemy dzisiaj czegoś robić, to obciążenia podatkowe przy bardzo niskich świadczeniach emerytalnych za lat 40, 30, może już 20 będą bardzo silne. Co na to Grzegorz Maliszewski? Ja żałuję, że te dane zostały opublikowane tak oficjalnie dopiero teraz, a nie w ubiegłym roku, kiedy toczyła się dyskusja o obniżeniu wieku emerytalnego, ponieważ gdyby ta liczba była znana, to być może trafiłaby jako jeden z argumentów w tej dyskusji. Doktor Małgorzata Starczewska, Krzysztof, z rezygnacją kiwa głową, że nie byłoby na to szansy. Ale proszę dokończyć, panie Grzegorzu. W tym kontekście też należy to patrzeć, ponieważ do tej pory oficjalnie tych danych nie było. To, co było szacowane, było podważane często jako taka informacja, która no niby wiemy, ale jednak nie wiemy, ponieważ nie jest to oficjalne i nie było świadomości tego. I niestety pomimo tego, co się dzieje, jaka jest sytuacja i jakie są trendy demograficzne, które będą to tę sytuację pogarszały, o czym Bartek już mówił, to niestety też trudno dostrzec działania, które by miały tej sytuacji przeciwdziałać. W związku z tym sytuacja rzeczywiście będzie
trudna, ponieważ będzie stanowiła bardzo duże obciążenie finansów publicznych i no dzisiaj koncentrujemy się na sytuacji finansach publicznych. No, pomimo i to pokazuje, że nie należy popadać w samozachwyt. I to, że mówimy, że sytuacja jest w miarę dobra, deficyt budżetowy jest dużo to niższy. To mówimy o skali jednego roku. To mówimy o tym roku, natomiast jeśli wykroczymy poza horyzont, w dłuższy horyzont spojrzymy, no to się okazuje, że jednak tutaj jest bardzo dużo ryzyk. I ta sytuacja dość szybko może ulec odwróceniu. Cezary Mech chce to powiedzieć. Zastanawiam się, czy chce nas jeszcze bardziej przestraszyć, czy może trochę uspokoić, panie doktorze. Na początek to uspokoję, ponieważ a propos tej zeszłorocznej zmiany, to z punktu widzenia tych wyliczeń, to ona w znacznym stopniu była neutralna, ponieważ ten nowy system emerytalny ma to do siebie, że po prostu kapitał się zbiera, później się dzieli przez oczekiwany okres życia. Więc jeśli spowoduje się, że osoby przechodzą wcześniej na emeryturę, to one po prostu mają znacznie niższe świadczenie emerytalne i to dlatego po prostu jest neutralne, częściowo neutralne. Dlaczego nie jest do końca neutralne? Ponieważ jednocześnie istnieje coś takiego jak minimalne świadczenie emerytalne. I dlatego też zawsze mówiłem w zeszłym roku, jak była ta debata, że tak, obniżmy do tych 65-60 lat, ale tylko dla tych, którzy wypracowali ten kapitał na poziomie co najmniej świadczenia tej emerytury minimalnej. I wtedy byłoby to neutralne. Dlatego też wydaje mi się, że to, co jest nam brakuje przy tej całej dyskusji, którą mamy, no to trzech rachunkowości. To wielokrotnie postuluję. Rachunkowość dotycząca zobowiązań państwa. A więc żeby jednak, jeśli się zwiększa zobowiązania te ukryte, to wykładać pieniądze, żebyśmy to widzieli, bo wtedy byśmy nie podejmowali rzeczy. Drugie to jest dotyczące jednak budżetu tego zadaniowego z algorytmem dotyczącym, na ile wydatki państwa zwiększają bazę podatkową, bo wtedy nawet możemy mieć zaciągać dług, jeśli po prostu bo to będzie wracało in plus. I trzecie, może istotne, bo to nie powiedzieliśmy, jedna to jest dług, trzecie to jest majątek państwa. Powinniśmy mieć rachunkowość, jak zarządzamy majątkiem państwa. Czy on po prostu przynosi tam korzyść społeczną, czy też nie. Bo jeśli on przynosi korzyść społeczną, w jakichś częściach to w porządku. Ale jeśli gdzieś okazuje się, że traciły pieniądze, to z tej części działalności i tych aktywów powinniśmy zrezygnować albo przekazać komuś innemu. Jeszcze wydaje mi się, że jednej rzeczy żeśmy ważnej nie powiedzieli, mówiąc o finansach publicznych, a mianowicie, i to myślę o krótkim okresie, aczkolwiek powtarzalnym w kolejnych latach, a mianowicie mamy bardzo niedobrą strukturę, jeśli chodzi o wydatki budżetowe, ponieważ około 70% wydatków to są wydatki sztywne i wszystkie kolejne zmiany, które są wprowadzane, jeśli chodzi o wydatki, 500+, obniżenie wieku emerytalnego, wszystko, co jest wprowadzane, to są ustawowe zmiany, które wprowadzają na stałe, na ten rok i wszystkie kolejne lata, dodatkowe wydatki, które nie mogą ulec zmianie. To jest zobowiązanie, które musi być realizowane po to, żeby tych wydatków nie było, trzeba zmieniać ustawę. Przestrzeń na te wydatki rozwojowe, te 30%, jest bardzo mała, a to te wydatki, tak naprawdę, pod warunkiem, czy są oczywiście efektywne, te 30% wydatków z budżetu, z finansów publicznych szeroko rozumianych, to są pieniądze, które budują nam szansę na utrzymywanie wzrostu gospodarczego na dobrym poziomie w kolejnych latach. A więc zamiast, i to jest niepokojące, to, żeśmy mieli dobry wynik budżetów w zeszłym roku, super. Natomiast to jest tak naprawdę nawet nie kropla w morzu, dlatego żeśmy się obciążyli kolejnymi zobowiązaniami na sztywno wynikającymi z ustaw na kolejne lata. I będzie naprawdę bardzo poważna sytuacja w momencie, kiedy będzie dekoniunktura, o czym koledzy tu mówili na samym początku, a gospodarka ma to do siebie, że rozwija się cyklicznie, raz jest gorzej, raz jest lepiej, więc prędzej czy później to osłabienie gospodarcze przyjdzie. Nadejdzie. Bartek Gutosławski, redaktorze,
Nie chce mi się wierzyć, że w Ministerstwie Finansów nie pracują profesjonaliści, którzy doskonale wiedzą o ryzykach, które płyną z tych liczb, które my tutaj omawiamy. Więc jest świadomość wśród rządzących, że to są przerażające liczby i z nimi trzeba coś zrobić. Czy ty obserwujesz jakieś takie działania, jakąś taką świadomość, która może nas jakoś na przyszłość jednak zabezpieczyć? Czy ty obserwujesz świadomość rozwiązań, które trzeba by zacząć wprowadzać, żeby do tej katastrofy emerytalnej, o której my tutaj dyskutujemy, nie doprowadzić? Nie wiem, dlaczego państwo się uśmiechacie, Bartek Władysławski. Przede wszystkim decyzje o podatkach, o składkach, o takich działaniach jak obniżka wieku emerytalnego, ich się nie podejmuje na podstawie najlepszej nawet wiedzy urzędników, tylko to są decyzje polityczne, a później urzędnicy je ubierają w jakieś w miarę strawne... Ale tam chodzą urzędnicy, pukają, mówią, proszę zobaczyć, te liczby są przerażające, my musimy się zacząć tym jakoś zajmować, tak? To są przerażające, ale jeżeli patrzymy sobie na... Komisja Europejska robi taki raport co roku, w którym aktualizuje prognozy demograficzne i wydatki emerytalno-rentowe w relacji do PKB. To, o czym mówił dr Mech, ze względu na system, jaki dzisiaj mamy, te relacja wydatków emerytalnych do PKB w długim okresie będzie stabilna z lekką tendencją spadkową. Mamy system zdefiniowanej składki, w którym de facto te emerytury będą wypłacane z takiego kapitału, jaki ludzie sobie odłożą. Więc w długim terminie to nie jest aż taki problem, jeśli chodzi o obciążenie. Oczywiście inna wielkość PKB, nominalnie te kwoty będą nieporównywalne, tak, z tym co dzisiaj wydajemy, tak? No ale żeby to było jakoś tam obrazowo pokazywane, musimy to do czegoś porównywać. Tutaj miara PKB jest najlepsza. Problemem będzie to, że jednak to społeczeństwo będzie na tyle stare, że ta starość społeczeństwa wymusi totalną zmianę myślenia o gospodarce, o rynku pracy, o automatyzacji pewnych procesów, o finansach publicznych, o podatkach. To są rzeczy, z którymi dzisiaj patrzymy tylko jak na takie science fiction, taką literaturę okołoekonomiczną, tak? Natomiast tak będzie. No jeżeli ktoś będzie żył 90 lat, to on nie wytrzyma w jednej pracy, to raz. Dwa, jeżeli będzie żył w zdrowiu, może relatywnie długo pracować, ale osoba w wieku 70 lat, nawet gdyby chciała długo pracować, no pewnie nie będzie w stanie pracować w pełnym wymiarze godzin, a w Polsce z tymi wszystkimi elastycznymi formami zatrudnienia, telepracą, pracą zdalną i tak dalej, no jest fatalnie. Więc myślmy też o tym, że liczby robią wrażenie i na podstawie tych liczb te lampki się powinny zapalać, ale zastanawiajmy się, jak jednak zmieniać rynek pracy, gospodarkę, żeby na te wyzwania się przygotowywać w sposób systemowy, a nie tylko taki doraźny. Grzegorz Maliszewski, jedno, dwa, trzy rozwiązania systemowe, takie, które trzeba było... Rozwiązanie systemowe, rozwiązanie ratunkowe, które trzeba byłoby dzisiaj wprowadzać. Proszę machnąć ręką na polityków. Gdyby profesjonalista miał doradzać, to co by powiedział? No, podniesienie wieku emerytalnego. Znaczy myślę, że nawet jeśli formalnie będzie ustalony na 60 czy 65, no to rzeczywiście biorąc pod uwagę to, że będziemy żyli dłużej, to trzeba będzie przygotować się na pracę też dłużej. I też firmy chyba powinny się na to przygotować, ponieważ póki co wskaźnik aktywności zawodowej wśród osób 55+ jest bardzo niski. W związku z tym też firmy póki co niespecjalnie są aktywne na tym obszarze, żeby zatrudnić starszych. Cezar Mech, co by pan doradził? Po pierwsze, przestać dyskutować o tym, że 500+ to jest po prostu wydatek sztywny. To jest obniżka nakładów inwestycyjnych w rodzinie, bo inaczej to źle dojdziemy. Nie mówić o przedłużaniu wieku emerytalnego, bo to w praktyce by oznaczało, że te składki, które płacimy, to nie są już tymi zobowiązaniami emerytalnymi, tylko jeszcze dodatkowym mega podatkiem. Co za tym zrobić? Mega podatkiem. To, co trzeba zrobić, to trzeba przeprowadzić te trzy rachunkowości. Rachunek dotyczący inwestycji w oparciu o zadania i tego, czy się one w przyszłości zwracają. Rachunkowość aktywów, jak i też rachunkowość zobowiązań. Nie prowadzić do tego, że nawet tej Straży Marszałkowskiej, gdzie byłem zastępcą szefa Kancelarii Sejmu, przez tyle lat się udawało jednak nie uznawać ich jako służby mundurowe. Teraz wprowadzono służby mundurowe, ale nie odłożono adekwatnych
kapitału związanych z tym świadczeniem. Jest innego zdania, odwrotnego. Tak, ale to już wyraziłam wcześniej, ale chcę dodać do tej listy jeszcze edukację i wprowadzenie nie tylko edukacji dostosowanej do potrzeb zmieniającej się globalnej gospodarki, ale long life learning. Musimy uczyć się całe życie. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztożek, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski. Doktor Cezary Mech, były wiceminister finansów. Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium i Bartek Godosławski, Dziennik Gazeta Prawna. Bardzo Państwu dziękuję. Patrycja Wyżga, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Powtórka programu. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, witam w audycji Jakim Prawem? Coraz większymi krokami zbliża się termin rozliczeń z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok, więc i my zajmiemy się tym raczej niełatwym ciągle dla wielu Polaków tematem. Postaramy się podać naszym słuchaczom jak najwięcej praktycznych informacji, żeby nie musieli udawać się po pomoc do biura rachunkowego i dopłacać być może nie tylko urzędowi skarbowemu, no ale właśnie w tym biurze również, bo jak każda usługa, tak i ta przecież kosztuje. Moim gościem jest pan Paweł Majewski ze spółki KPMG Polska. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zatem sytuacja wygląda tak. Mamy drugą połowę kwietnia, w domu kilka druków PIT-11, które otrzymaliśmy od naszych pracodawców. No i udajemy się do Urzędu Skarbowego po odpowiedni PIT potrzebny do rozliczenia. Oczywiście możemy sobie ten druk wydrukować także z internetu. No, chyba najbezpieczniej będzie ze strony Ministerstwa Finansów, ale już wszystko jedno, jak go uzyskamy. Najważniejsze jest to, żeby ten druk był taki, jak powinien. Przynajmniej w pierwszej wersji przyjmijmy, że nie prowadzimy swojej firmy. Tak? To jest taki moment. Nie prowadzimy swojej firmy, jedynie mamy etat, może kilka zleceń, tak? Umowę o dzieło może gdzieś. I druga wersja, że poza etatem jeszcze mamy jednoosobową działalność gospodarczą. Trzecia, że uzyskujemy dochody także z najmu czy dzierżawy. Nie będziemy teraz wyjaśniać sposobów rozliczania, tylko chodzi mi o to, w różnych wariantach, jakie druki są potrzebne, który jest właściwy. Tak, no to zaczynając od tego, znaczy de facto najprostszego przypadku, jeżeli mamy wszystkie dochody, które osiągamy przez za pośrednictwem płatników, stosujemy najprostszy formularz, to jest PIT-37. W tym formularzu deklarujemy, przepisujemy dane ze wszystkich PIT-ów 11 i możemy składać to rozliczenie. To jeszcze powiedzmy jasno, że będzie to i to, co jest umowy o pracę, zleceń, umów o dzieło. Więc wszystko, jeżeli mamy... Także emerytura na przykład. Dokładnie, prawda? Dokładnie, jak najbardziej. Emerytura też, tutaj mamy ZUS jako płatnika, w związku z czym emerytura też w PIT-ie 37. Tutaj ten formularz oczywiście możemy złożyć jako osoba czy samodzielnie, albo możemy wspólnie z małżonkiem ten PIT 37 złożyć. Również z dzieckiem. Również z dzieckiem, dokładnie. Ale, dokładnie. I druga wersja. Jednoosobowa działalność poza etatem. Mamy jednoosobową działalność gospodarczą i tutaj w zależności od tego, jak ta jednoosobowa działalność jest opodatkowana. Jeżeli mamy ją opodatkowaną na zasadach ogólnych, to składamy PIT 36 z załącznikiem PIT B, w którym przekazujemy informacje o tej działalności gospodarczej. Jeżeli mamy tą jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, to składamy dwa zeznania roczne, dwa rozliczenia. Na PIT-ie 37 deklarujemy te wszystkie PIT-y 11, które otrzymaliśmy od płatników, a działalność gospodarczą rozliczamy na odrębnym PIT-ie 36R. No to tutaj jesteśmy winni wyjaśnienia, co to znaczy pierwszy przypadek, czyli jesteśmy na zasadach ogólnych i potem podatek liniowy. Tak, znaczy jeżeli jesteśmy na zasadach ogólnych, czyli nie składaliśmy de facto żadnego druku do Urzędu Skarbowego, żeby zastosować taką preferencyjną 19% stawkę liniową podatku. Czyli płacimy normalnie dwie stawki 18-32%. Jeżeli, no i tu myślę, że osoby prowadzące działalność to są tego świadome, że złożyły taką deklarację, że chcą się rozliczać liniowo, wtedy płacą podatek od działalności gospodarczej stawką liniową 19%, no i są zobligowane do złożenia tego dodatkowego rozliczenia, to formularza de facto PIT 36R. No i zaczynamy wypełnianie PIT-u.
Same zasady wpisywania przychodów, potem dochodów, zapłaconych zaliczek są raczej wszystkim znane, wynikają z druków PIT 11, o tym tutaj nie mówmy. Więcej kłopotu może być z kosztami uzyskania przychodu. Na przykład osoby, które mieszkają poza miejscem zatrudnienia. One mogą skorzystać z wyższych kosztów. Często ludzie o tym nie wiedzą. Wyjaśnijmy to. Tak, dokładnie. No jeżeli mamy miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, bo tu też musimy rozdzielić miejsce zameldowania od miejsca zamieszkania, więc dla urzędów skarbowych jest istotne faktyczne miejsce zamieszkania podatnika w trakcie roku podatkowego. Jeżeli mieszkamy poza miejscowością, w której jest położony zakład, załóżmy tutaj mamy firmę w Warszawie, czy pracodawcę w Warszawie, a mieszkamy pod Warszawą, w takim wypadku mamy możliwość zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, albo one są stosowane automatycznie przez pracodawcę, jeżeli złożymy mu takie oświadczenie, że powinien takie stosować, lub możemy zastosować takie koszty od razu w swoim zeznaniu, nawet jeżeli płatnik stosował niższe, standardowe. W takim wypadku... Niejako go poprawiamy. Słucham? Tak, dokładnie. Dokładnie. No czy aktualizujemy jakby te informacje, których może nie do końca żeśmy przedstawili je temu płatnikowi. I w takim wypadku mamy możliwość zastosowania podwyższonych kosztów. To powiedzmy jeszcze, jakie są zwykłe, a jakie są podwyższone. Tak, jeżeli mamy zwykłe koszty, to jest standardowe koszty uzyskania przychodu, to jest 111,25 zł miesięcznie, czyli nam to wychodzi 1335 zł. A w przypadku kosztów podwyższonych to mamy koszty 139,06 i to jest 1668,72 groszy. No właśnie, czyli trochę więcej. Jeszcze tylko jedno wyjaśnienie. Czy potrzebujemy, czy musimy cały rok powiedzmy mieszkać poza miejscem zatrudnienia, czy też może być to część roku i wtedy jak ustalamy proporcje? Znaczy tak, jeżeli mamy, zmieniamy miejsce zamieszkania w trakcie roku i wyprowadzamy się z miejsca, w którym jest położony płatnik, to od miesięcy, w których mieszkamy poza miejscowością, w której jest położony płatnik, możemy zastosować te podwyższone koszty. Mówi pan płatnik, ja wyjaśnię zakład pracy, zrozumiałam. Tak. Dobrze. No, te wyższe koszty wydają się absolutnie logiczne, ponieważ są to dojazdy, tak, one kosztują, no to jest logiczne. No ale czy w sytuacji, gdy ktoś ma na przykład po prostu adres zamieszkania, nie wiem, tak mówię dla przykładu, w Sandomierzu, a stałe dochody uzyskuje w Warszawie i tam pracuje, ale nigdy się tam nie zameldował, tak? Zgodnie z prawem, nie musi oczywiście, to nie powinien płacić podatków w Warszawie, gdzie ma jakby na co dzień, tak, korzysta z dróg, zaświetlenia ulic, miejskiego biletu, ale czysto, no ludzie płacą w miejscu tam, gdzie są zameldowani, tak? I czy Urząd Skarbowy w ogóle na to reaguje? Jak to wygląda? Znaczy, co do reakcji, no to raczej nie spotykamy się z takimi przypadkami, żeby urzędy weryfikowały bardzo to dokładnie. Tutaj na pewno często jest tak, że taki podejście, że płacę w miejscowości, w której się wychowałem, no bo zakładam, że tutaj taka osoba z Sandomierza nie dojeżdża codziennie do Warszawy, tylko po prostu mieszka, wynajmuje albo ma nawet kupione jakieś mieszkanie, więc nie ma... No czy w takim wypadku co do zasady powinna się rozliczać z tym adresem warszawskim, nawet jeżeli nie jest zameldowana, bo miejsce zameldowania dla celów podatkowych nie ma tutaj. No ale jeśli tego nie zrobi, to tak się stanie, że się rozliczy w Sandomierzu. Dokładnie. Nie zainterweniuje. A z drugiej strony podatki w jakimś tam procencie z jego PIT-u wpłyną do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. No więc właśnie, a że tak powiem, zanieczyszczenie powietrza następuje tutaj. Ja mówię, że na przykład jeździ samochodem po takiej sytuacji. Dobrze, przy kosztach jest jeszcze inna kwestia. Są koszty 20 i 50%. To powiedzmy, komu one przysługują? Tak, no czy przy 20% koszty mamy przy umowach zlecenia i umowach o dzieło takich standardowych, gdzie i to takie koszty wynikają z ustawy, one są ryczałtowe koszty. Oczywiście, jeżeli osoba wykonująca to zlecenie czy dzieło ma faktyczne koszty wyższe, może je podwyższyć, ale musi posiadać dokumentację potwierdzającą to. To tutaj panu jeszcze wejdę w słowo. To wynika oczywiście z druku PIT. To powinno być od razu odpowiednio, koszty powinno być odjęte. Ale no, przyjmijmy, że ktoś chce to sobie obliczyć wcześniej, albo nie wiem, jest jakiś błąd, chce sprawdzić.
wyjaśnimy, jak to powinien zrobić. Czy bierze tak, no mam na przykład 10 tysięcy dla prostego rachunku, 10 tysięcy, odejmuję sobie od tego 20% i od pozostałej kwoty naliczam podatek, czy też w inny sposób to robię? Jak to powinien zrobić? Znaczy powinienem od przychodu odjąć składki społeczne, które zapłaciłem od tego konkretnego przychodu, tak, na ubezpieczenia społeczne i wtedy od tej kwoty dopiero policzyć 20%. Nie ma, znaczy tutaj przychód, podstawa do tych 20% to jest przychód pomniejszony o te składki społeczne. No i dobrze, teraz przejdziemy do 50%, tak? Dokładnie. Tutaj w przypadku 50% kosztów, no to czy tak ogólnie mówiąc, to jest takie koszty możemy zastosować przekazując prawa autorskie do dzieł, które wykonujemy. Tutaj no, są jeszcze. Można również licencję udostępniać, ale najczęściej popularnym jest jakby kwestia przekazywania praw autorskich. I tutaj te koszty jak najbardziej też możemy zastosować, przypisujemy do zeznania rocznego. I mówi się, że płaci się po prostu od połowy. Dokładnie, tak, dokładnie. Połowy, tylko trzeba pamiętać, że te koszty są limitowane i nawet jeżeli żeśmy nie zgłosili tego do płatnika i płatnik w kitach 11 zastosował do całości koszty, to my w zeznaniu rocznym musimy je zlimitować do 42 764 zł. To jest połowa tej pierwszej skali. Ten problem oczywiście jest realny wtedy, kiedy mamy tego typu koszty w różnych miejscach. Dokładnie. Czyli w różnych miejscach umowy o dzieło, bo przy jednym to widać zwyczajnie. Dokładnie. I sam płatnik tego nie zrobi. Tak, i on wtedy to limituje, ale jeżeli mamy różne umowy o dzieło, bardzo dużo nawet, no to płatnicy jakby nie są tego świadomi, że nie mogą stosować tych kosztów dalej. W związku z czym wtedy no musimy to, ten limit zastosować w zeznaniu rocznym, no co oczywiście się będzie wiązać z tym, że będzie trzeba dopłacić ten podatek w zeznaniu rocznym, bo... Wtedy tak nie do końca jest 50%, ale już nie wnikajmy w te szczegóły. Robi się trochę więcej, ale niekorzystnie dla podatnika. Od kolejnego roku ten limit został podwyższony. Tak jest. No dobrze, to teraz taka sytuacja. Jak to wygląda? Ktoś ma etat i ryczałtowe koszty jednocześnie. Do tego na przykład zlecenie 20%, dzieło 50%. Czy te koszty się sumują? Czy jedne są brane pod uwagę, bo one wtedy urosną nam, to będą bardzo wysokie koszty. One nie będą ani takie jak ryczałtowe, ani takie jak wynikające na przykład z 50%, one będą wyższe. Tak, ale to wykazujemy w odrębnych pozycjach, znaczy de facto no, przepisujemy z PIT-ów 11, ale do odrębnych pozycji w formularzu PIT-37 bądź PIT-36, w związku z czym no, one jakby ich suma będzie na pewno wyższa, tak? Bo znaczy będziemy mieli zlimitowane je tak, do przychodów z umowy o pracę odpowiedni limit, do umowy zlecenia ten 20% i do umowy o dzieło, jeżeli faktycznie to dzieło wiąże się z przekazaniem praw autorskich, z wytworzeniem takiego dzieła podlegającego ochronie prawnoautorskiej, mamy ten 50% koszty. Wykazujemy to w odrębnych pozycjach w PIT-cie. W związku z czym no, urząd, czy sumują się one do wyższej kwoty, ale to jest jak najbardziej poprawne. Mamy odrębne źródła przychodu, więc mamy odrębne też koszty do nich. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Paweł Majewski ze spółki KPMG. Ja na kolejne audycje. Jakim prawem zapraszam w następny poniedziałek. Anna Grabowska, do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Za wieloma wynalazkami, które dziś ułatwiają nam życie, kryje się nieraz niezwykła historia. I właśnie o ciekawych początkach różnych wynalazków będzie można usłyszeć w audycji Kto to wymyślił? We wtorki i czwartki po 22. Zapraszam, Mariusz Krzemiński. Zwolnienie pracodawców z obowiązku prowadzenia sporów dotyczących składek na ZUS pod umów cywilnoprawnych wykonywanych do 2009 roku, ale także ujednolicenie zasad płacenia składek od wszystkich umów i ubruttowienie wynagrodzeń tak, aby pracownik nie stracił na przejściu na przykład ze zlecenia na etat, to elementy porozumienia podpisanego przez Solidarność i Federację Przedsiębiorców Polskich, o których porozmawiam w najbliższej audycji Kapitał i Praca. Czwartek, godzina 15.40. Anna Grabowska, zapraszam. Autopromocja. Tu Polskie Radio.
24 zbliża się druga. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Herbert Kawka. Trwa dogaszanie pożaru magazynu chemikaliów i rozpuszczalników w Żywcu. Jak mówi rzecznik Żywieckiej Straży Pożarnej Marek Tetłak, wkrótce prace na pokorzelisku rozpoczną służby, które będą próbowały ustalić przyczyny pożaru. Na miejscu pożaru została opanowana, trwa dogaszenie i sprawdzanie pokorzeliska i na miejsce będą wkraczać ekipy dochodzeniowe policji i prokuratury, które będą ustalać przyczynę powstania tego zdarzenia. W pożarze nie ma osób poszkodowanych. W akcji gaszenia magazynu wzięło udział 30 zastępów Straży Pożarnej. Nadal nie wiadomo, jakie były przyczyny zdarzenia w Toronto w Kanadzie. 25-letni kierowca ciężarówki wjechał w przechodniów. Zginęło 9 osób, a 16 zostało rannych. Według nieoficjalnych informacji śledczy za najbardziej prawdopodobny motyw uważają terroryzm. Według źródeł agencji Reutera nie ma żadnych przesłanek do tego, aby przyjąć, że to, co się stało w Toronto, było rezultatem wypadku drogowego. Kierowca został zatrzymany przez policję. Wiadomo, że nie jest powiązany z żadną organizacją terrorystyczną i nie był do tej pory znany kanadyjskim służbom. Do zdarzenia doszło podczas, gdy pracownicy okolicznych biur wyszli na przerwę na lunch. Były premier Donald Tusk zeznawał w procesie Tomasza Arabskiego, byłego urzędnika kancelarii premiera, oskarżony o niedopełnienie obowiązków podczas przygotowania wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 10 kwietnia 2010 roku w Katyniu. Donald Tusk w pierwszej części przesłuchania zeznał m.in., że osobiście nie nadzorował przygotowań ani swojej wizyty w Katyniu z 7 kwietnia, ani też wizyty prezydenta 3 dni później. Dziesiątki pytań, przede wszystkim o organizację wizyt z kwietnia 2010 roku i próba ustalenia, czy szef ówczesnego rządu wiedział lub był informowany o przygotowaniach do obu wizyt. Nie leży w kompetencji premiera zajmowanie się stroną logistyczną tego rodzaju przedsięwzięć. Zeznał Donald Tusk. W kompetencji premiera, jak mówił, nie leżało też sprawdzanie, jaki jest stan techniczny lotniska Siewiernej. Nie jest, nie powinno być zadaniem premiera czy prezydenta wpływanie na jakiekolwiek decyzje dotyczące miejsca lądowania, momentu lądowania, kierunku lotu, etc. Donald Tusk zeznał również, że nie było pomysłu połączenia obu wizyt. Od początku do Katynia premier i prezydent mieli lecieć osobno. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kancelaria Sejmu nie zgodziła się na dopuszczenie masażystów do protestujących w Sejmie rodziców i osób niepełnosprawnych. Wnioskowała o to posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus. Kancelaria jednak w zamian zaproponowała, aby te zabiegi odbyły się w domu poselskim, gdzie rzekomo przygotowano pokój do przeprowadzenia takich zabiegów. Protestujący w Sejmie nie zgodzili się na to. Matka niepełnosprawnego 23-letniego Kuby, Iwona Hartwich, powiedziała, że rodzice obawiali się, że po wyjściu do hotelu nie będą mogli wrócić już do Sejmu. Nie wybieramy się stąd nigdzie. Uważamy, że równie dobrze taki masażysta mógłby wnieść tutaj łóżko, bo te łóżka są specjalistyczne, jest tutaj tyle miejsca i tak składane i po prostu mógłby wymasować. Bo tutaj tak naprawdę już nie chodzi stricte o tą rehabilitację taką, którą my wykonujemy, tylko po prostu taki zwykły masaż na rozluźnienie mięśni, nóg, no o to chodziło. Protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie trwa od środy. Domagają się oni zwiększenia dodatku rehabilitacyjnego do wysokości 500 zł na niepełnosprawne dzieci po ukończeniu 18 roku życia oraz zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS. Organizatorzy neonazistowskich koncertów usłyszeli zarzuty. Piotra G. i Krzysztofa S. zatrzymano w sobotę w Dzierżoniowie. W akcji przeprowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policję brało udział blisko 300 funkcjonariuszy. Dwóch mężczyzn, głównych organizatorów, doprowadzono do prokuratury rejonowej w Wałbrzychu. O szczegółach Bartosz Szafrin z Polskiego Radia Wrocław. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury przez ABW około godziny 11. Śledczy ich przesłuchali i postawili zarzuty. Podejrzani nie przyznali się do zarzuconych im czynów, a są to m.in. pięciokrotna organizacja koncertów, które miały promować ideologie faszystowskie czy nienawiść na tle rasowym. Podejrzani wrócą na wolność, ale pozostaną pod policyjnym dozorem. Otrzymali też zakaz opuszczania kraju i zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe. Podejrzanym grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Relacjonował Bartosz Szarafin z Polskiego Radia Wrocław.
I na koniec czas na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie okresowe rozpogodzenia, we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura od 6 stopni na północy do 13 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu i w górach oraz w czasie burz porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 2:05 wracamy do rozmów Adriana Klarenbacha. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24. Paweł Grabowski, Kukiz 15, druga rzecha Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panowie. Co jest tematem numer jeden dzisiejszego dnia? No, wizyta króla Europy przyjechał, ale wyciągnąłem jakieś wnioski, się zastanawiam, bo przyjechał autem. Do tej pory taki miał triumfalny marsz razem ze zwolennikami. Tych zwolenników jest chyba coraz mniej. Ale pewien bardzo znany dziennikarz twierdzi, że był bez obstawy, bez niczego, bez limuzyny. No, czyli coś się zmienia. Na początku to był taki spektakl zorientowany bardzo mocno chyba przez PR-owców pana premiera, ekspremiera Tuska, zorientowany na wykierowanie jego wizerunku. W tym momencie widać, że chyba, no owszem, te słupki jego poparcia, czy raczej popularności oczywiście skaczą, no bo jeżeli przez 10 godzin w ciągu dnia ludzie widzą jego twarz, no to kojarzą takiego gościa jak Donald Tusk, ale on później znika gdzieś tam w tych czeluściach brukselskich i te słupki później mu spadają. No, z mojej perspektywy to jest też pewnego rodzaju spektakl, bo spektakl mający na celu tak naprawdę, oczywiście chodzi formalnie rzecz ujmując o wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej, czy tutaj konkretnie o kwestie te logistyczne, ale z drugiej strony chyba dziś tak pod skórą czuję, że chodzi też o takie wzmocnienie elektoratu. Z jednej strony wzmacnia się elektorat Prawa i Sprawiedliwości, czyli jest to przekonywanie przekonanych, z drugiej strony wzmacnia się, konsoliduje elektorat Platformy Obywatelskiej, a z trzeciej strony obywatele na to patrzą i tak z coraz większym zdziwieniem, no bo to już któryś raz ekspremier Tusk przyjeżdża do Polski i nic z tego nie wynika. To jest chyba najgorsze, że nic z tego nie wynika, chociaż dzisiaj to już ostatnie zdanie. No jak przyjeżdżał, pamiętam, pierwszy raz, to faktycznie ten pochód triumfalny, on tam przyjeżdżał, taki zadowolony, później nieco skruszony wychodził z tej prokuratury, a dzisiaj jest chyba tak naprawdę kompromitacja, bo okazuje się, że on nic nie wie, nic nie pamięta, za nic nie odpowiada, że nadzór to jest tylko kwestia, takie sformułowanie prawne, czyli że on jako premier to w zasadzie się niczym nie zajmował. Panie pośle, z drugiej strony, jakoś... kiedy zamawia pan kurs, zamawia pan taksówkę, wsiada pan do samochodu, nie pyta się pan kierowcy, czy auto ma ważny przegląd techniczny, czy kierowca ma prawo jazdy? No ma mieć. Czy... Aha, właśnie. No ma mieć. No ma mieć. I właśnie my wszyscy wierzyliśmy, ja w swojej naiwności, ale nadal wierzę w to, że jeżeli ktoś ma władzę w Polsce, no to wykonuje ją w pełni od A do Z. A tutaj te zeznania, ja również pamiętam te słynne konferencje premiera Tuska jeszcze wówczas na tym pięknym, błękitnym takim tle. On dużo chodził, dużo mówił, że bierze na klatę, że on to wszystko przyjmuje, że on bierze na siebie. A teraz, kiedy trzeba wziąć tą odpowiedzialność, którą wówczas deklarował, nie tylko przy okazji katastrofy smoleńskiej, ale przecież tych afer, dziesiątki z czasów Platformy afer i nagle się okazuje, że mija trochę czasu, on nic nie pamięta, nic nie wie, świetnie ocenia swoich ministrów. No skoro było tak świetnie, to dlaczego finał taki był? Panie pośle, ja tylko przypomnę, że pan reprezentuje Kukiz 15, tak. A nie PiS. No ja, ale panie redaktorze... Nie, to zabrzmiało tak, jakby pan szedł przekazem PiSu. Nie, to nie chodzi o kwestię przekazu PiSu. Ja mówię o tym, co ja czuję. Jestem po prostu zażenowany też tym, tak? To widziałem, bo ja pamiętam te konferencje Donalda Tuska. I to nie chodzi o kwestię, czy to jest przekaz tak zwany pisowski czy peowski, tak? Myślę, że wielu Polaków dzisiaj patrząc na to, zwłaszcza tych, którzy pamiętają, co było kilka lat temu, kiedy wszystko było wspaniale, ta ciepła woda w kranie i sympatycznie było generalnie, władza była takie miłe, ciepłe i sympatyczne, pluszowe misie. A teraz się okazuje, że to faktycznie byli takimi misiami, które w zasadzie miały te pluszowe rączki, które niektórzy mieli lepkie te rączki, że tam jeszcze coś tam, że tak powiem, zawijali pod stół. Ale faktycznie wychodzi na to, że ta władza no nie była aż tak skuteczna, jaką się kreowała, tak? Już inną kwestią, ale to nie tego dotyczy się audycja, no ale te wycieki VAT-u, tak? Idące w miliardy, w dziesiątki miliardów złotych. I to się okazuje, jak to się wszystko poskłada w jedną całość, to się okazuje, że w zasadzie zmierzać do władzy w Polsce to chodzi o to, żeby zająć miejsce w Sejmie, siedzieć, mówić wszystkim, że jest dobrze i tylko patrzeć, jak rosną konta, niekoniecznie w polskich bankach. Panie konta poszczególnych polityków. Ja przypomnę, że to pan reprezentuje PiS. Ale i od razu tutaj mojemu koledze posłowi z ugrupowania Kukiz 15 pójdę, podam pomocną dłoń i mu wytknę, że jednak mimo wszystko przypiął taką małą łatkę pod naszym adresem, czyli pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, kiedy powiedział o tym, że ten spektakl jest potrzebny również PiS-owi. Otóż panie pośle i szanowni państwo, nie jest nam potrzebny
żaden spektakl. Tutaj chodzi tylko o to, żeby dojść do jakiejś elementarnej prawdy na temat tego, co działo się w tym czasie, kiedy przygotowywana była wizyta prezydenta, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i w sumie 96 osób, które... Dziś były premier zeznał, od przysięgu, mówił przed obliczem sądu, że nie było takiej sytuacji, że mieli panowie lecieć razem. No, no właśnie, no i tutaj dochodzimy do sedna sprawy, że ta, jeszcze wracając do tej kwestii, która została przez pana posła podniesiona na samym początku naszej rozmowy, kiedy no, Donald Tusk tutaj wyciągnął pewne wnioski, już nie było takiego show medialnego, że w miarę spokojnie się zachowywał, przynajmniej przed... w drodze do sądu, no to powiem tak, że wcześniej ten show został odegrany na oczach całej, powiedzmy, międzynarodowej opinii publicznej, dlatego że udzielonych zostało szereg różnych wypowiedzi przez pana Donalda Tuska, no, które de facto szkalowały i Prawo i Sprawiedliwość, ale tak samo rząd, i szkalowały również tym samym Polskę, bo to było zupełnie niepotrzebne, nieodpowiedzialne, tak się nie robi. Po drugie, jednak ten show został odegrany, i to chyba wbrew woli pana Donalda Tuska, na samej sali sądowej. Przypomnę, że on został tutaj wezwany w charakterze świadka i jako świadek zeznawał. Natomiast no, pogrążył się tymi swoimi zeznaniami, dlatego że pokazał, że to określenie, którego użył pan poseł, że to, że król Europy, no ja powiem tak, że często się o nim zupełnie serio, wielu publicystów, wielu polityków mówi o nim, czy Platformy Obywatelskiej mówi o nim prezydent Europy. No jeżeli mamy takiego prezydenta w Europie, no to znaczy, że tej Europie grozi zagłada, dlatego że polityk taki, ten polityk akurat, czyli Donald Tusk, nie sprawdził się zupełnie jako premier. Nie wiedział, po co służy urząd pomocniczy, jakim jest jednostka pomocnicza, jakim jest dla organu państwa, czyli Rady Ministrów, właśnie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Nie wiedział, co się w niej dzieje, nie panował kompletnie nad sytuacją. Tak, panie senatorze, a według pana musiał mieć tę wiedzę? Czy? Oczywiście, że musiał mieć. No, jak on się, sam się przyznał do tego, że on omawiał ze stroną rosyjską kwestie polityczne dotyczące tej wizyty. I proszę sobie teraz wyobrazić, i tym samym próbował odciąć się od kwestii organizacyjnych. No to proszę mi powiedzieć, skoro on taki priorytet nadał temu wydarzeniu, kiedy doszło do tego, że rozdzielono wizytę, oczywiście kłamał, mówiąc o tym, że nie znał sygnału ze strony Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego o tym, że miała być wspólna wizyta, kiedy no, od razu internauci i publicyści wyciągnęli wypowiedzi z 4 marca 2010 roku świętej pamięci prezydenta, który mówił o tym, że wolałby, to są jego słowa, wolałby, żeby to była wspólna wizyta władz państwowych na najwyższym szczeblu, a potem doszło do rozdzielenia tej wizyty. Poza tym są też dokumenty. No, rozdzielenie tej wizyty, jak mówił dziś sam zainteresowany świadek, to jest temat polityczny. No temat dla niego dzisiaj to jest temat no, śmiertelnie groźny. To jest upolitycznienie spraw, rozdzielenie wizyty. Słyszałem różne komentarze. Upolitycznienie nastąpiło właśnie przez niego, bo dogadywanie się ze stroną rosyjską, z którą mamy, ja powiem teraz jako polityk, bardzo specyficzne i bardzo delikatne relacje, dogadywanie się co do kształtu tej wizyty, agendy, prawda, tego, jak ona ma zostać zorganizowana, kto ma polecieć na miejsce, na terytorium obcego państwa, na miejsce no, w celu upamiętnienia ofiar, no to już jest naprawdę, no, to się ociera po prostu o zdradę. Ale tu jeszcze zwrócę uwagę na jedno słowo klucz, mianowicie kurtuazja. No, ekspremier Tusk mówił o tym, że kurtuazyjnie się przespacerował z premierem Putinem po molo. Krążą już memy. Tak no wyglądają tak. Twarze ludzi rozmawiających o tym, gdzie który biega i gdzie mieszka. No, no więc właśnie... Rozmawiali w trzech językach. Po rosyjsku, po angielsku, po niemiecku, tak. W 2010 roku w żadnym z tych języków premier Tusk ówczesny nie władał biegle. Ale to są też takie szczegóły, które właśnie mogą z jednej strony no, podważyć wiarygodność jego zeznań, albo w ogóle jego jako osoby, czy jako polityka. Ale tu wrócę, kwestia słowa kurtuazja. Czyli, że z jednej strony była ta kurtuazyjna przechadzka z premierem Putinem po molo, z drugiej strony dzisiaj w zasadzie Donald Tusk pełni kurtuazyjną rolę w Unii Europejskiej, no bo przewodniczący Rady Europejskiej, no to jest w zasadzie taka funkcja kurtuazyjna, że przyjść, no już, ja już pomijam to od podawania, pomijam podawanie marynarki przewodniczącemu Junckerowi, bo wie pan, byłoby złośliwie. W polskiej świadomości wyraz kurtuazja kojarzy się mało sympatycznie. No i przypomnę, że z wizytą kurtuazyjną wpłynął Schleswig-Holstein.
No to już to mocne porównanie, ale panie rektorze, żeby tylko myśl skończył z tą kurtuazją. Zatem pełni kurtuazyjną rolę w Europie, ponieważ wcześniej, bo był, jest dobry. Być może nawet jest najlepszy do pełnienia tego typu kurtuazyjnych roli. Ale pan zmienił to określenie kurtuazyjne, bo to naprawdę dźwięczy dużo. Ale wracam teraz, bo to jest ważne, chcę wrócić do Polski. I okazuje się, że w Polsce on też pełnił kurtuazyjną rolę. Taki kurtuazyjny premier. Przyjść, uśmiechnąć się, powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, albo że już jest fajnie. No w ten sposób to nie można zarządzać państwem. I teraz proszę zauważyć, jeżeli Donald Tusk ma być szykowany jako kandydat na prezydenta, to szczerze mówiąc, ja nie chciałbym mieć takiego kurtuazyjnego prezydenta w przyszłości. Ja bym się bał o to, czy w ogóle jakiś żrandol zostanie, no bo skoro człowiek chce być prezydentem, urzędnik, który nie panuje kompletnie nad podległymi sobie urzędnikami, prawda, nad urzędem pomocniczym, nad jednostką pomocniczą, jaką jest kancelaria, w wypadku premiera, a w przyszłości powiedzmy w jego planach kancelaria prezydenta, no to przecież ten bilans strat byłby większy jeszcze niż po prezydenturze, po jednej jedynej kadencji prezydenta Komorowskiego, prawda, gdzie zniknęło połowę obrazów i sprzętu, prawda, wniesion, które potem się pomału odnajdywały. No naprawdę, no bo to człowiek, mówi pan poseł o kurtuazji, no to no on sobie przypisuje bardziej kurtuazyjną rolę niż królowa brytyjska ma w ustroju Wielkiej Brytanii. No, ona ma większy zakres władzy niż on. No, okazało się, że Tusk, będąc prawie przez dwie kadencje premierem, praktycznie nie rządził. Nie panował w ogóle nad sytuacją wewnętrzną. To jest kwestia tego zakresu słowa, też była ważne słowo władza, tak? No, albo jeżeli jest premierem, pełni nadzór nad podległymi mu jednostkami, no to jeżeli nie pełnił tego nadzoru, albo pełnił go w sposób nieskuteczny, no to nie powinien mówić, że pan Arabski to był najlepszy, prawda, jego tam szefem kancelarii, jeżeli po prostu wszystko było super. No bo jeżeli tego typu wypowiedzi przenoszą, jeżeli pan premier Tusk, ekspremier Tusk, jeżeli mówi, że pan Arabski był, po prostu nie ma żadnych zarzutów, że był najlepszym jego pracownikiem. A skąd on to wiedział, skoro on w ogóle z nim nie współpracował? No bo może dlatego, że razem piłeczkę kopią, czy kopali. Ale istotna rzecz jest taka, że przecież skoro mówi, że pan Arabski był taki w porządku, no to na siebie przynosi wówczas wszystkie te ewentualne przewinienia, no które mogą zostać przypisane panu Arabskiemu, tak? Więc on chyba sam nie jest świadomy tego, co mówi, tego, co dzisiaj zeznał, bo gdyby powiedział tak, miałem nadzór, oczywiście byłem premierem, ale tyle tych spraw było, był taki napór, że no nie jestem pewny tego, co się działo, jestem gotów ponieść odpowiedzialność. Panowie, bardzo dziękuję za dziś. Dziękuję. Za jutro, do usłyszenia. Powtórka programu. Debata dnia. Przy mikrofonie Piotr Wąż. Dzień dobry. A w studiu razem ze mną publicyści, którzy będą komentować najważniejsze dzisiaj wydarzenia. Anna Sarzyńska, telewizja w Polsce.pl i portal w polityce.pl. Dzień dobry. I Tomasz Żółciak, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Donald Tusk pojawił się w sądzie po raz kolejny w Warszawie w sprawie katastrofy smoleńskiej. Tym razem w sprawie byłego szefa swojej kancelarii, kancelarii premiera Tomasza Arabskiego. No i całe to kilka godzin przesłuchania w jawnej części sprowadza się do pytania, czy Donald Tusk złożył fałszywe zeznania. Chodzi o rozbieżności, jakie pojawiły się co do stycznia 2010 roku, bo były premier mówił, że nie planował i prezydent Lech Kaczyński też nie planował wspólnej naszej wizyty w Katyniu w 2010 roku. Na termin rozdzielenia wizyty to termin polityczny służący zdyskredytowaniu mnie, mówił premier, były premier Donald Tusk. Mówił także, pytano o styczeń 2010 roku. Tak, nie dotarła do mnie ostateczna decyzja od prezydenta Lecha Kaczyńskiego lub jego ludzi co do dnia i momentu wzięcia przez niego udziału w obchodach w Katyniu. Bardzo szybko pojawiły się w internecie, na portalach i w ogóle w przestrzeni publicznej wypowiedzi i samego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pismo skierowane z jego kancelarii do MSZ-u w styczniu 2010 roku, które mówi zupełnie co innego, które te pisma przeczą temu, co mówił dzisiaj przed warszawskim sądem były premier Donald Tusk. Czy to możliwe w takim razie, że nie było żadnych sygnałów, a właściwie, że premier nie wiedział, że te sygnały są? Anna Sarzyńska. To znaczy tak, no tak jak ja dzisiaj się przysłuchiwałam tym zeznaniom Donalda Tuska, no on rzeczywiście bardzo mocno jakby akcentował, że w ogóle nie przyszło mu na myśl, że taka wizyta mogłaby się odbyć wspólnie, bo
bo była taka atmosfera pomiędzy kancelarią prezydenta a kancelarią premiera, że to w zasadzie nie wchodziło w grę, ale jeśli już mówić o jakichś takich sugestiach, no to on właśnie też podkreślał, że tutaj ze strony prezydenta, kancelarii prezydenta nie było takich sygnałów, że w ogóle byłaby wola wspólnego znaczy uczczenia ofiar, uczestniczenia w jednych uroczystościach, a nawet chyba tam padło takie stwierdzenie, że kancelaria... Że kancelaria była zadowolona właśnie z tego kancelaria prezydenta według Tuska, z takiego rozdzielenia wizyt. No i właśnie mi się tutaj wydaje mi się, ja nie chcę wchodzić, ja nie pamiętam tych wszystkich pism krok po kroku, dzień po dniu, jak to już w tej chwili mi się to wszystko pozacierało, natomiast to, co dokładnie, co pamiętam, rzeczywiście ta atmosfera tej rywalizacji między obydwoma pałacami, między ujazdowskimi a krakowskim, no wtedy to nie było tak, że ona była wyłącznie ze strony Lecha Kaczyńskiego. I tu myślę, że te akcenty Donald Tusk no, bardzo, bardzo zmienia w stosunku do stanu rzeczywistego. Natomiast no, te inne aspekty jego zeznań, że on nie wiedział o szczegółach, że on jako premier nie odpowiada za logistyczne przygotowanie